Pokojem Bożym witam serdecznie jeszcze raz bracia i siostry, każdego z Was, rzecz jasna, i tego pokoju, oby Bóg nam udzielił również, kiedy będziemy rozmyślać nad przekazem pięknym, zawartym w tej świętej, cudownej księdze. A czytał będę z pierwszej Księgi Królewskiej, z 10 rozdziału, kto chce, a zachęcam do tego, bo to będzie kilkanaście wersetów, może śledzić ten fragment. A gdy królowa Saby usłyszała wieść o Salomonie opartą na chwale w Panu, wybrała się do niego, żeby go doświadczyć przez stawianie trudnych pytań. Przybyła do Jeruzalemu z nadzwyczaj wspaniałym orszakiem na wielbłądach objuczonych wonnościami, wielką ilością złota i drogimi kamieniami, i przyszedłszy do Salomona, rozmawiała z nim o wszystkim, co miała na sercu. Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król nie umiałby dać jej odpowiedzi. Gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował, potrawy na jego stole i stanowiska jego dostojników, i sprawność w usługiwaniu jego sług, i stroje, podawane napoje oraz jego ofiarę całopalną, jaką złożył w przybytku Jahwe, nie mogła wyjść z podziwu. I rzekła do króla: prawdą okazało się to, co o Twoich sprawach i o Twojej mądrości słyszałam w mojej ojczyźnie ziemi. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy, a i tak nie powiedziano mi ani połowy tego, bo znacznie przewyższyłeś mądrością i zacnością to, co o Tobie słyszałam. Szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Ci Twoi słudzy, którzy stoją przed Tobą, że mogą zawsze słuchać Twojej mądrości. Niech będzie błogosławiony Bóg Jahwe, Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela, dlatego, że umiłował Bóg Izraela na wieki, ustanowił Cię królem, abyś stosował prawo i sprawiedliwość, po czym podarowała królowi 120 talentów złota i ogromną ilość wonności i drogich kamieni. Nigdy już nie nadeszło tyle wonności, ile wtedy podarowała królowa Saby królowi Salomonowi. Również okręty Hirama, które przywoziły złoto z Ofiru, przywiozły z Ofiru ogromną ilość drzewa sandałowego i drogich kamieni. Wtedy król kazał sporządzić z drzewa sandałowego poręcze dla przybytku Boga i dla pałacu królewskiego, jak również cytry i harfy dla śpiewaków. Nie nadeszło już nigdy tyle drzewa sandałowego, co wtedy, i nie widziano go tyle aż do dnia dzisiejszego. Król Salomon zaś podarował królowej Saby wszystko, czego zapragnęła i co sobie wyprosiła, oprócz tego, co jej darował od siebie, jako król Salomon. Potem ona wybrała się drogą powrotną i pojechała do swojej ziemi wraz ze swoimi dworzanami. Jest mnóstwo legend, tradycji rozwiniętej w różnych kulturach, głównie w Etiopii, ale nie tylko, bo i w islamie, na temat tej tajemniczej postaci królowej z południa, jak to później powie nasz Pan Jeszua. Ale nas rzecz jasna te raczej informacje wynikające z tradycji czy legend, różnych opowieści specjalnie nie interesują. Ktoś, kto się głębiej chce w pewne sprawy jakoś zanurzyć, może oczywiście dobrze znać pewne rzeczy. Nas najbardziej jednak interesuje to, co mówi ten fragment, bo niewątpliwie jest to bardzo, bardzo interesujący fragment. No, myślę, że bardzo
podnoszący na duchu, dający wiele do myślenia, pobudzający do głębokiej refleksji. Może tak na początek zapytam, czy czujemy się szczęśliwi? Bo tu w jednym wersecie 10 bodajże 9-8 szczęśliwi Twoi ludzie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, który nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Bożym. I prawo to Jego, Boże, rozważa dniem i nocą. Będzie ona drzewo zasadzone i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwi ludzie to Boży ludzie. Ale chciałoby się czasami aż prosić, a może po prostu zaprzestać tych prośb, aby właśnie okazywać to w sposób taki serdeczny, spontaniczny, żywy. Bo jeśli służymy Bogu żywemu, to jest to wielki przywilej i powinno to być wyrażane naprawdę całym sercem, całym sobą. Żydzi, jak wiecie, często mówię o nich jako starszych braciach w wierze, myśląc tych dawnych, szczególnie z czasów jeszcze właśnie Mojżesza i po, z czasów świetności tego narodu izraelskiego, zwykli podkreślać, kiedy się ktoś pyta, dlaczego oni w modlitwie jakby wprowadzają się w pewien jakby trans i kiwią się i coraz intensywniej i intensywniej. Nie wiem, czy to mówiłem, czy nie, a może nie jeden z Was czytał, że właśnie oni uważają, że człowiek, który się w modlitwie nawet nie spoci, który nie wyrazi tego zaangażowania, tego uwielbienia, chwały i wdzięczności dla Boga, po prostu nie żyje tym tak naprawdę. Chociaż dodam, że przecież można pewne rzeczy czynić również i z przyzwyczajenia, bo w nurtach charyzmatycznych, w których też żeśmy się po części obracali, po prostu stało się to pewną taką formą. Wszystko można sformalizować. I z czasem może być tak, jak to brat wczoraj powiedział, czy jeszcze u kogoś się łezka zakręciła, a zanim on to powiedział, to ja tutaj kilka razy już łezki wycierałem, bo ja jestem wybitnie wrażliwym na muzykę. I kiedy ten trzeci utwór taki wolny, chyba wiecie, który, nie znam nazwy tego utworu, brat Piotr wykonywał, niewiele mi nie trzeba. No, także słyszeliście też tutaj szczere wzruszenie, może tak to ujmę, mojej małżonki. Myślę, że nie jeden z nas wyrażał w taki czy w inny sposób, ale można te rzeczy do tego stopnia po prostu sobie już przyswoić i upowszechnić się to może w naszym życiu, że nas to już specjalnie nie rusza. Ja podam taki przykład, zresztą go nawet podawałem, że gdybym stał się nawet, do czego nie mam żadnych predyspozycji, ale gdyby nawet tak było, że stałbym się studentem medycyny i powiedzmy o kierunku chirurgicznym, to prawdopodobnie nie tylko ja, ale większość z nas przy pierwszej sekcji czy w innych czynnościach tego typu, no, reagowałoby wymiotnie. Ale po którymś tam razie, a kilkudziesiętnym i dalej, po prostu bez mrugnięciem okiem się pewne rzeczy już dzieje. Tym bardziej, że w medycynie się podkreśla, aby emocjonalnie się nie angażować. Nawet dystans trzeba mieć do pacjenta. Może to i dobre. W każdym razie na pewno nie w tym duchowym wymiarze. Bóg oczekuje, jeśli mamy Go miłować całym sercem, duszą, myślą i z wszystkich sił, aby to rzeczywiście było widoczne. Jeżeli się raduję w Panu, to nikt mi nie zakłóci, że tak nie jest, bo to będzie widział. Bo będzie widział mnie może i rozpromienionego, i może spoconego, i po prostu zaangażowanego stale, bardziej lub mniej, ale zawsze to będzie autentyczne, prawdziwe. Mimo moich słabości, różnych przywar. To jest inna rzecz. Ale przejdźmy może do tego fragmentu, bo tu również właśnie mamy z czymś podobnym do czynienia. Oto przede wszystkim, na co powinniśmy zwrócić uwagę.
poświęcenie. Może pierwszy punkt, gdybyśmy tak sobie zaczęli to notować, a tych punktów można by o wiele więcej zapisać. Ja tutaj podam może na tyle, na ile to czas nam pozwoli. Poświęcenie, bo przecież sam Jeszua powiedział, że przybyła z daleka, z południa. Czytamy tutaj, gdy usłyszała wieść o Salomonie, wybrała się do niego, żeby doświadczyć przedstawienie trudnych pytań. Królowa Saby. A więc już to nam w jakimś stopniu podpowiada, że to musiała być niesamowita wyprawa. Trzeba było poświęcić czas, trzeba było pokonać olbrzymią trasę i to nie samochodami, jakimi my dzisiaj się posługujemy, wykorzystujemy, ale no to był po prostu zaprzęg wielbłądzi, konny, jakikolwiek, ale zwierzęcy w każdym bądź razie. No i tam, w tamtych czasach i tamtych warunkach wiadomo, jakże to musiało być uciążliwe. Nawet jeśli dla królowej był specjalny, przygotowany może zaprzęg i ochrona i tak dalej. W każdym razie ogromne przedsięwzięcie. Pani, że nie jechała sama, był cały tutaj orszak jej towarzyszący, był sprzęt nieodzowny, no i całe bogactwo, jakie sobą wiozła. To wymagało naprawdę przygotowania. Do każdego zgromadzenia należy się odpowiednio przygotować. Zwykło się mówić, że kaznodzieja musi być przygotowany stale. Nie tylko kazanie. Ja brata Emila prosiłem, bracie, ja nie tyle, że nie jestem przygotowany, ale chciałbym Cię prosić, aby ktoś inny prowadził uroczystość usługiwaniu chlebem czy winem przy tej uroczystości paschalnej Wieczerzy Pańskiej. Z pewnych względów. Zresztą co roku prawie, że ja usługuję na tę okoliczność. Pora, aby to zaczęli czynić inni. Ale trzeba zawsze być przygotowany. Kaznodzieja w takim samym stopniu jak kazanie musi być przygotowany. Co chcę przez to powiedzieć? Musi być duchowo przygotowany. Musi być wewnętrznie pełen pokoju, zgrany. Musi czuć ten komfort psychiczny. Nie może drżeć, chyba że przed samym Bogiem. Ale nie przed ludźmi, że może ich czymś dotknie. Oczywiście trzeba przemawiać w taki sposób i takim językiem stosownym, aby rzeczywiście nikogo nie ranić. Ale pewne prawdy, które czasami przekazujemy, nie zawsze, nie każdemu personalnie muszą odpowiadać. Ale rzecz istotna, że właśnie ta kobieta jest wzorem. Bo wzór właśnie, to było odpowiednie słowo, które padło nawet w trakcie studium biblijnego i trochę to zostało przestawione. Ale cóż, czasami po prostu tak to bywa. Są typy, obrazy, ale wzorcem jest ktoś i tak dalej. Tak wzorem była ta świątynia, która została pokazana Mojżeszowa i na wzór tej trzeba było inną zbudować w postaci najpierw tego namiotu zgromadzenia. Oto więc ona jest wzorem właśnie takiego poświęcenia. To nie jest 10 kilometrów. To nie jest jak brat Rafał 55 czy więcej, bracie, mniejsza z tym, nie będziemy się licytować o kilometr w tą czy w tamtą, czy jak my 45, 6, co daje razem 90 kilometrów. Bracia też tutaj przecież wnioska też nie mało, tym bardziej, że innym usługują samochodem i jeżdżą jeszcze gdzieś, żeby zabrać innych. Tak jak właśnie dzisiaj mogła tutaj być siostra Ania z całą rodziną, a za każdym razem tylko oni po nich się udają. Czasami my ich weźmiemy po drodze, ale to bardzo rzadko, bo mamy samochód prawie pełen. To jest po prostu nie dziesiątki kilometrów, to były setki kilometrów. Co więcej, to było ponad 1000 kilometrów. I ona przygotowała się odpowiednio pod każdym względem. Przede wszystkim to była kobieta bardzo zainteresowana, gotowa jak ów minister, tak byśmy mogli powiedzieć, ten właśnie dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który też przybył do Jerozolimy w tym jednym celu, aby uczcić Boga Izraela, aby modlić się do Boga Izraela z innymi w czasie święta
Chyba to było święto Szawuot, ale jeśli się mylę, to wybaczcie. W każdym razie jest ważna intencja i to zaangażowanie, to ta wiara czynna w miłości, która człowieka uskrzydla, aby czynić rzeczy, które dla większości ludzi po prostu nie mają żadnego znaczenia, bo dziś nawet, gdy jest to tylko ulica do pokonania, aby przyjść w miejsce zgromadzeń, jakież to trudności. A ileż to myśmy tego się w naszym życiu naoglądali i doświadczyli. Wiele razy podawałem przykłady, nie będę do tego wracał. A więc mamy tutaj do czynienia właśnie z taką ogromną, po prostu, z takim ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem. To jest pierwsza rzecz. Mamy tutaj również ta intencja, o której już wspomniałem. Wybrała się, żeby doświadczyć, gdy tylko usłyszała, żeby osobiście udać się do źródła, korzystać z informacji z pierwszej ręki. To się nam jakoś też kojarzy i z tym, kiedy dochodzi do rozmowy między Piłatem a Jeszuą. Jesteś królem żydowskim? Pyta Piłat. Czy sam to mówisz od siebie, czy inni powiedzieli ci o mnie? A zatem nie to, co inni powiedzieli, ale czy mówię to od siebie? My tutaj wspomnieliśmy o pryzmacie. Brat Janek wspomniał. Czy wiecie, co to jest pryzmat? Brat Ireneusz tutaj głową przytakuje, że wie, co to jest pryzmat. Wszyscy wiedzą. Proszę? Wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, co to jest pryzmat. No. Różnie się określa pewne instrumenty geodezyjne, ale w geodezji używa się takiej węgielnicy pryzmatu, który jest nieodzowny, aby dokonywać skrupulatnie dokładnych pomiarów. Wytyczać budynki, namierzać budynki, odtwarzać granice i tak dalej, ble, ble, ble. Oczywiście to wszystko jest oparte na tak zwanej siatce geodezyjnej z pomocą właśnie punktów triangulacyjnych, poligonów i tak dalej. A zatem na tej linii poligonowej trzeba pewne rzeczy albo odmierzyć, trzeba po prostu też po prostu coś odkryć, jakieś kamienie być może graniczne i tak dalej. I ten pryzmat czasami właśnie jest nieodzownym instrumentem. Kiedy się go kładzie przy oku i muszę widzieć tyczkę na jednym kamieniu i na drugim, one się muszą schodzić, jeszcze z rogiem budynku, pod kątem prostym, wszystko to musi być spójne. Kiedy mówimy właśnie, używamy tego języka w odniesieniu do biblijnego przekazu, musi istnieć spójność. Nie może być żadnej rozbieżności. Nie może jeden mówić tak, a drugi siak. Ja na to często od kilku lat zwracam uwagę, mówiąc o konieczności przez nas, Bożych ludzi, krytycznym studium Pisma Świętego. I wiele razy wytłumaczyłem, że nie chodzi o żadne złośliwe krytykanstwo, ale krytyczne analizowanie, studium, porównywanie, metoda porównawcza tekstów. Ale istotne jest to, co tutaj występuje, że właśnie ta kobieta była kobietą o otwartym umyśle. Odważną była kobietą, bo ona była gotowa postawić bardzo trudne, kłopotliwe pytania. Była też jednocześnie skromną kobietą, bo chociaż była królową, to jednak nie bała się stawiać pytań. Zwykle mówi się, kto pyta, nie błądzi, ale my na ogół udajemy tak mądrych. No fajnie to powiedział brat Aaron, że jest mądry, bo sobie to zapisał. No gratulacje, no właśnie myśmy tego nie zapisali, wyszliśmy na... Nie chcę kończyć. Dobrze po prostu się pytać, kiedy się czegoś nie wie. Ona była na tyle właśnie kobietą otwartym umyśle i sercu, że chciała doświadczyć, chciała się dowiedzieć, chciała udać się do źródła, chciała korzystać z informacji z pierwszej ręki. To jest istotne. Nastaw się na słuchanie, gdy idziesz do domu Bożego, mówi mędrzec Kohelet. Oto więc to jest rzeczą istotną, ponieważ dopiero wtedy, kiedy człowiek jest tak głęboko zainteresowany, to może to słuchanie doprowadzić go do wiary albo pogłębienia tej wiary, bo wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Boże. Dlatego my tak skrupulatnie tyle czasu, ktoś z drogi by powiedział, czy byście ludzie zwariowali, czy wy nie macie po prostu czasu na inne rzeczy, że wy półtora roku studiujecie jedną księgę, która ma 34 rozdziały. Bo to są rzeczy najważniejsze.
bo to jest ta informacja z pierwszej ręki. Bo tam, gdzie jest zgromadzenie, tam jest oddziaływanie Boże. Jeżeli my w Jego imieniu się zgromadzamy i prosimy Go o Jego błogosławieństwo i mądrość, aby te sprawy były dla nas jasne, to możemy być pewni, że On nam te rzeczy będzie objawiał, bo jednym drugiemu podpowiada i naprowadzamy się na takie lub inne myśli odkrywcze, nowe. Z tej strony spojrzymy i z tej strony i okazuje się, że jest to koherentne, czyli spójne. Widzimy, że rzeczywiście przez ten pryzmat biblijny tego słowa znaczeniu możemy dociekać, badając, tak Berejczycy, czy tak się rzeczy mają, tam prawdę objawioną na kartach Pism Świętych. Oto słuchanie. Ja tutaj właśnie widzę, że ona była tak chłonna tej mądrości, że nazwijmy to słuchaniem właśnie tej mądrości. Ona chciała słyszeć o tej mądrości Salomonowej, o której było głośno, że chciała się o tym dowiedzieć wprost, bezpośrednio, przez właśnie tę rozmowę z Nim samym. Jeszua powiedział, że każdy, kto słucha słowa mego i czyni, wykonuje, będzie przyrównany do męża jakiego? Mądrego. Właśnie. Początkiem mądrości jest bojaźń Boża. Jest to niesamowita rzecz, że pięknie to zostało wyrażone w wielu miejscach, kiedy mówimy na temat tej mądrości. No może jakiś fragment tutaj przeczytam za chwilę. W każdym razie cały czas Jeszua nas prowadzi do Pism, do tych świętych ksiąg hebrajskich. Kiedy mówi, błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Kiedy raz za razem podkreśla napisano, kiedy nawet w listach potem czytamy, że całe pismo, a idzie o Biblię hebrajską, przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. A zatem tego Bóg oczekuje i temu ma ten proces na drodze wiary służyć, aby wzrastać, duchowo się rozwijać intelektualnie, aby samemu oprócz tych zgromadzeń coszabatowych dociekać. Podobnie chciałbym, aby dzisiaj właśnie ten rozdział nas zachęcił, zainspirował do tego, aby wszystkie kłopotliwe pytania, jakie my mamy i na które czasami nie znajdujemy nawet tu odpowiedzi, aby uporczywie i długo, aż przyjdzie odpowiedź, stawiać właśnie, kiedy jesteśmy na kolanach. Bo ja taki mądry nie jestem, na jakiego wyglądam może, jak to wygląda, kiedy jestem za kazalnicą. I powiem wam, że ja też nie mam odpowiedzi na mnóstwo pytań. Ale uporczywie do nich wracam, do tych spraw i ciągle wołam i pewne sprawy stają się mi coraz jaśniejsze, chociaż kiedyś wydawało mi się, 15 lat temu, a nawet 10, że ja to już powiem wszystko, wiem. No, wiecie, już to wiele razy mówiłem, że już nic nie wiem, jak to jeden z tych filozofów powiedział. Także wiem tyle, ile wiem z łaski Bożej. Oto więc mamy kolejną rzecz, bo przecież zachęcała nas do tego i ta pieśń. Powiedz. Nie mam głowy do wszystkich pieśni na pamięć, chociaż znam ich sporo, ale właśnie ona zachęcała. Jeśli cię zmęczyła, oto wołaj do Boga, zacznij o tym z Nim rozmawiać, powiedz Mu o tym wszystkim. O tym, tak jak właśnie tutaj my czytamy drugi, trzeci werset, gdy przybyła do tego Jeruzalemu, tam rozmawiała z Nim, końcówka, o wszystkim, co miała na sercu. Nie z psychoterapeutą. Wybaczcie, że mówię w ten sposób, bo nie mam bynajmniej urazy do żadnych lekarzy z psychoterapeutami włącznie, chociaż mógłbym mieć, bo osobiste moje doświadczenie, gdybym podał, zresztą kiedyś tu wspomniałem, to niezbyt chlubnie oni wyglądają. Może nie tyle psychoterapeuci, ile psychiatrzy i cały ten sztab z tą elitą związany. Oto jeśli mam opowiadać o wszystkim, co leży mi na sercu, to przede wszystkim z Bogu. Oczywiście po tylu latach, jak my się znamy tu co z niektórymi, a z Emilem, no to jest od 96, to był pierwszy kontakt,
od 97 już na dobre, czyli ponad 20 lat minęło, to nawet kiedy mu powiem o rzeczach może bardzo trudnych i może niechlubnych, aby to było ze mną związane, dlatego że jest nie tylko bratem, ale przyjacielem, tak wierzę, po różnych przecież doświadczeniach, bo nas próbowano na różne sposoby skłócić, nastawić, jedni mnie, inni jego, możemy rozmawiać. Ale na ogół to jest zachęta przede wszystkim, abyśmy wierzyli w skuteczność modlitwy. Ja wyznaję taką dość dziwną filozofię, jestem człowiekiem wierzącym, a ja mówię, lecz się nie licz tak szybko, żeby cię uzdrowił. Oczywiście powiesz to swoje zdrowie i właśnie tę chorobę Bogu jak najbardziej, od tego rozpocznij. Ale po prostu rób co i w twoich możliwościach, wykorzystaj pewne możliwości też, abyś mógł wrócić do zdrowia. Ale o tych wszystkich sprawach, to też czasami właśnie człowieka nurtuje, że pewne sprawy przychodzi odpowiedź czy rozwiązanie w danym dniu albo w danym tygodniu, a kiedy właśnie idzie o inne rzeczy, jak chociażby zdrowie, to nie jest to takie oczywiste. I właśnie analizujemy często z małżonką te sprawy. Ewidentne, namacalne są potwierdzające właśnie pewne doświadczenia, że Bóg był nam łaskaw i rozwiązał daną sprawę. Dziesiątki, setki razy. A są inne, które nie są rozwiązane. Ale jest zachęta mimo wszystko, aby rozmawiać o nim, o tym wszystkim, co leży nam na sercu. Tak jak jest tutaj pięknie powiedziane, Salomon zaś odpowiadał na wszystkie jej pytania i nie było takiego pytania, na które król miałby dać odpowiedzi. O ileż bardziej Bóg, chociaż zastrzegł, że wszystko, co jest nie tak, wszystko, co jest niezbędne do życia i pobożności i w tej właśnie drugiej, że tak powiem, dziedzinie, tej pobożności, co jest niezbędne, znajdziemy odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania. Ale są też rzeczy zakryte, jak w tej właśnie piątej księdze Mojżeszowej czytaliśmy w 29 bodajże rozdziale, no nie będę czytał, bo tam 28 werset znacie wszyscy dobrze, że są rzeczy zakryte, które należą do Boga i są rzeczy jawne, które zostały nam objawione w tym celu, abyśmy tak, a nie inaczej postępowali. Idzie o praktyczny wymiar tej naszej wiary. Ma ona być rozumna i konkretna, praktyczna, znajdować właśnie wypełnienie, realizację w naszym codziennym postępowaniu. A zatem Chrystus Pan też nas zachęca do tego, abyśmy, jeśli chodzi o te nasze sprawy głęboko ukryte w sercu, niepokojące nas, nurtujące, z nimi wchodzili do komórki i zdepki, jakbyśmy nie nazwali tego, i tam w skrytości o tym wszystkim rozmawiali z Bogiem. Bo jest w modlitwie coś niesamowitego. Właśnie to jest najlepszy czas psychoterapii, autopsychoterapii. Bo kiedy my pewne rzeczy mówimy, właśnie artykułujemy, Bóg tego nie musi, przecież nie musi wiedzieć, w tym sensie nie musiałby tego słuchać, bo on o tym wszystkim wie, jak tam dopowiada Jeszua, ale nam to jest właśnie potrzebne, aby to wyartykułować, aby to powiedzieć, aby to wyrazić, aby może i z bólem, i żalem, i może rozpaczą, a może i po prostu jakimś niezrozumieniem i lekkim zagniewaniem, że nie dajemy sobie rady, tak dalej. To on właśnie w tych chwila przychodzi nam z pomocą i okazuje się, że my wstajemy z kolan, jak to pięknie mówi ta jedna pieśń, którą też lubię śpiewać, zupełnie w innym stanie ducha. Że towarzyszy nam pokój, że towarzyszy nam po prostu pewność, że oto nawet zmieniło się nasze nastawienie do tego wszystkiego. Mógłbym podawać bardzo wiele osobistych przykładów, ale nie będę tego rzecz jasna czynił. Przychodzi odpowiedź na takie właśnie pewne, trudne, kłopotliwe, jakieś pełne rozterek sytuacje. I tego możemy doświadczać.
I właśnie ona tego też doświadczyła, a jakże po prostu ma Salomon do Boga, albo Jeszua, który powiedział, a oto tutaj, mówiąc o sobie, ktoś większy niż Salomon. A zatem możemy rozmawiać o tym wszystkim, co nas nurtuje. I wreszcie kolejny punkt, poznanie. Po poświęceniu, słuchaniu mądrości, modlitwie, poznanie. Jak tutaj czytamy 4-5 werset, gdy więc królowa Saby poznała całą mądrość Salomona i obejrzała pałac, który zbudował i to wszystko, co tam jest wymienione, a szczególnie jego ofiarę całopalną, co nas również tak głęboko dotyka i po prostu zamyka nam usta, że no, trudno cośkolwiek powiedzieć, kiedy mówimy o owej Golgocie i poza tym, co napisano, bo czujemy, że tak jak się mówi, że nad tą trudną owej ciszej, że tutaj żadne słowa nie wyrażą tego, co tam się wydarzyło. Oto nie mogła wyjść z podziwu. Inne przykłady mówią z zachwytu. Była po prostu zachwycona, podziwiała i my w podobny sposób wraz z tym, kiedy wzrasta to poznanie, zrozumienie Bożej woli, drogi, jaką Bóg nas prowadzi, kiedy to odtwarzamy raz za razem dla siebie samych, w ciszy, w domu, kiedy nieraz jesteśmy i przeżywamy być może jakieś rozterki, ciągle wracamy do tej przeszłości, analizujemy sytuację, kiedy gdyby nam Bóg nie pomógł, to byłoby po nas czy po naszych dzieciach. Wzrasta podziw, na powrót wiara zostaje ożywiona, wdzięczność rodzi się w naszych sercach. Chcemy Bogu wyrażać tę wdzięczność i jesteśmy pełni zachwytu, pełni podziwu. I jak tego nie wyrażać w pieśniach czy modlitwach? Powiem wam tak. Są tu goście, nie powinienem mówić może tego w obecności gości, ale kiedy właśnie wczoraj padło to wezwanie do końcowych modlitw takich dziękczynnych po spożyciu chleba i wina, że kiedy usłyszałem, że tylko dwie osoby się odezwały, to troszeczkę byłem tym zasmucony. Bo po prostu jak myśmy się zgromadzali jeszcze, kiedy zgromadzaliśmy się w Odisławie czy gdziekolwiek, to prawie co druga osoba, krótko, w dwóch, trzech zdaniach: Boże, ja dziękuję. I ja dziękuję. I trzecia, i czwarta, i piąta. I zwykle to było co najmniej 7-10 minut. No cóż, albo tego zachwytu, albo rzeczywiście już ta łezka się nie pojawia, albo no, tylko w sercach, czyli w duchu. Tego ja nie kwestionuję. Ale wiecie, wybaczcie, bracie, bo to jest właśnie takie słowo może trochę, które by można wpisać w katalog napomnień. Ale ja nie chcę nikogo napominać. Ale jeżeli to wszystko sprowadzimy do serca, czyli do stanu ducha, no to ja się też będę w duchu modlił. A może w końcu powiem, że chociaż ciałem nie jestem, bracia Koryntianie, z wami, ale duchem to ja jestem z wami. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Jeżeli wszystko to sprowadzimy do tego, że ja to w sercu, on to oni wszyscy w sercu się modlą, w duchu się modlą, to może się okaże, że tutaj któregoś dnia nie będzie już nikogo. Bo każdy uzna, że ja duchem tam jestem obecny. Ja duchem się modlę, sercem się modlę i tak dalej. Wszystko można po prostu sprowadzić do tego pojęcia. Bóg chce słyszeć nas. Wiem, że po takich akcentach, po tym może nieprzyjemnie, kiedy coś takiego się słyszy, no to ja się teraz podziękuję, bo wyjdzie na to, aha, zostałem przywołany do porządku, czy przyłapany na coś, jak to tak kojarzymy, no to rzeczywiście będzie mi albo ciężko, albo będę zagniewany. Chyba, że powiem, Boże, wybacz, że rzeczywiście no, ten brat miał rację, zresztą mówi się o tym często, że ja po prostu w tych trzech zdaniach, choćby najprościej, nie powiedziałem tego, dziękuję Ci, Boże, że mogłem kolejny rok przeżyć i znów uczestniczyć w tej uroczystości. Tak szczególnej raz w roku. Raz w roku. Oto jest to rzecz bardzo istotna. Ale ona też widziała tę mądrość. Jak czytamy w 7 wersecie, a zatem jest to istotną rzeczą, aby i w naszym życiu ta mądrość była widoczna.
zresztą mówi o tym bardzo wyraźnie, jeden z tekstów Pism Świętych. Lecz nie wierzyłam tym słowom, aż przybyłam i zobaczyłam na własne oczy. A i tak nie powiedziano mi połowy tego, bo znacznie przewyższałeś mądrością i zacnością to, co o Tobie słyszałam. Pozwólcie, że może najpierw przeczytam jeden taki krótki fragment z listu Jakuba. Czy jest między wami, trzeci rozdział, 13 wersetu, czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Tak? Zgoda. To niech to pokaże przez dobre postępowanie, uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Wspominę te wersety środkowe. 17 werset mówi, bo mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. I abstrahuję tu, wybaczcie, od razu jakiegoś, czy jakichś momentów oburzenia. Mówię to, żeby się usprawiedliwić przed moimi, wiecie, bo oni najlepiej widzą i by zaraz mi tutaj wyskrowali uszy. No tata, czy tam chłopiec, co, to nie jest tak, jak to tam czytasz. Oczywiście mówię to troszeczkę żartobliwie, żebyście nie powiedzieli, że ja to mam się za nie wiadomo jakiego mądrego. Już kiedyś powiedziałem za kazalnicę, jeszcze mieliśmy takie zgromadzenia obszerniejsze i to było chyba tu w Domu Kultury, chyba potem, na drugi dzień, że ja jestem z natury łagodny, Emil może to pamięta, chociaż tam moje wystąpienie było dość takie surowe i tam różnie potem mi kołki na głowie ciosano i należało mi się oczywiście, no bo nie powinienem z takim wystąpieniem może aż tak ostro po prostu po tych naszych braciach przyjezdnych z daleka, bo z zagranicy, z Niemiec, no, sobie pozwolić na coś takiego. Ale zatem właśnie to musi być widoczne w życiu naszym, postępowaniu, w naszym domu, mądrość, zgromadzenie, w porządku przebiegu zgromadzenia, w doborze myśli, w doborze słowa, które jest potrzebne zgromadzonym. Pod każdym względem te formy nie są obojętne. Dlaczego my mamy abstrahować od słowa nabożeństwo, mówiąc o zgromadzeniach czy spotkaniach szabatowych? Kiedy mówimy, używamy tego słowa, to mówimy, że to ma być zgromadzenie, w którym w nabożny sposób, a więc ze czcią, chcemy wyrazić naszą chwałę, wdzięczność, uwielbienie dla Boga. To jest bardzo ważną rzeczą. To ma być widoczne, to ma być wyczuwalne. Cały ten porządek, układ i tak dalej tego zgromadzenia, ale przede wszystkim w naszych domach, w naszych posiłkach, spotkaniach, rozmowach. Nawet i tych takich, kiedy możemy nazwać je biesiadnymi, aby niczym nie zniesławić Boga. Aby wszystko, cokolwiek czynimy, czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, aby wszystko służyło chwale Bożej. I to jest również bardzo ważny punkt tutaj, na który należy zwrócić uwagę, bo w tym fragmencie o tym jest mowa. No i szczęście. Bo o tym również tutaj mówi fragment i od tego właściwie zacząłem, pytając, czy jesteśmy szczęśliwi, bo ósmy werset mówi, szczęśliwi Twoi ludzie, szczęśliwi Twoi słudzy. Kiedyś przywoływałem ten przykład, brat Emil też to na wideokasecie ma nagrane, kiedy nasi bracia z Ameryki byli tam w celach misyjnych w Afryce i tam w jednym zgromadzeniu dość pokaźnym, no większość to ludność oczywiście to Afrykanerczycy, a więc no, ludność ciemnej karnacji. Spontaniczne nabożeństwa, jak to zwykle właśnie bywa u tych ludzi. Ale kiedy idą składać kolektę, bo też tam gdzieś na przodku była skarbonka, jak sobie dobrze przypominam, przypomina sobie tą scenę, to oni wszyscy idą jeden po drugim, taki koło za ten pół, i tak niby kląsają i śpiewają, uśmiechnięte od ucha do ucha twarze i wrzucają z radością do tej skarbonki. A zatem szczęśliwi ludzie, chyba że to gra. Ale ja nie podejrzewam ani tutaj nikogo, ja nie kwestionuję, że my w sercach rzeczywiście się łączymy, bo przecież mówimy i tak na tę modlitwę,
Amen to nie znaczy, że 100% obecnych ma się modlić, bo to przecież czasowo byłoby na pewno dość skomplikowane. My mówimy rzeczywiście amen na jedną modlitwę, czy drugą modlitwę i to jest również moja modlitwa. Także proszę mi nie mieć za złe, ale to przecież nie tylko ja na to zwracam uwagę, również inni bracia. A zatem to szczęście musi być wyrażone, ta radość musi być po prostu wyrażona. To nie może być coś sztucznego, to przecież tyle razy o tym też ja mówiłem, że to się rysuje na twarzy. Wiadomo, jak wyglądają nasze oczy, kiedy jesteśmy na kogoś źli i w danej konkretnej sytuacji, no to zupełnie się zmienia nasz wzrok. Wspominaliśmy takie filmiki, były opowieści, użyję słowa tego, które się najczęściej używa, Starego Testamentu. Jedna opowieść mówiła o Jonaszu, jak się pojawił w Niniwie. Piękny film, rysunkowy rzecz jasna. Ale no coś pięknego, warto obejrzeć. Kiedy on przemawiał, to ognie się paliły. I wszyscy, kiedy słuchali, byli przerażeni. I padali albo na kolana, zaczęli pokutować i tak dalej. Oto więc jest coś takiego, że kiedy my jesteśmy autentycznie zagniewani, źli, to widać, że coś niedobrego w tych oczach od razu się pojawia. A kiedy jesteśmy pokojowo usposobieni, niekoniecznie w nabożeństwie, nawet drogą, kiedy idziemy, większość ludzi ma tak po prostu wykrzywione twarze, wzrok jakiś taki dziwny, wręcz dziki. Nie mówię o przepracowaniu i o zagonieniu i tak dalej, to dzisiaj jest norma, wiadomo, wszyscy są przepracowani. Ale nasze usposobienie, a już w trakcie naszych zgromadzeń, spotkań i tak dalej, no rzecz jasna, kiedy jestem chory, to może nie zawsze będzie to oblicze takie, jakie bym sobie życzył. Ale tutaj my czytamy, ona stwierdza, szczęśliwi twoi ludzie. To jest po prostu świadectwo wydane osoby z zewnątrz, która wcześniej była no, po prostu daleka od spraw Izraela, od Bożego objawienia, od tego wszystkiego, co się tam działo i ona wydaje świadectwo, szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi ci twoi słudzy, którzy stoją przed tobą, że mogą zawsze słuchać twojej mądrości. My zawsze jej możemy słuchać. Nie tylko tu, w domu, ilekroć bierzemy tę księgę do rąk swoich. Oto, że Bóg do nas przemawia. Coś niesamowitego. Stąd ten psalm, który brat zapytał, jakie słowo przeczytać na wstępie. Powiedziałem, psalm pierwszy. Szczęśliwi. Jeżeli my nie stajemy na drodze, nie zasiadamy w gronie szydelców i tam nie układamy się z nikim, po prostu, no to, to dlaczego nasza twarz by miała być posępna? Pyta się Bóg. Czemu oblicze twoje jest posępne, Kaina? Wszak byłoby pogodne, gdybyś chacharze dobrze czynił, powiem tak humorystycznie po śląsku. Uczmi czy chacze, kusi ciemne, czy ty masz nad nim panować. Jeżeli dobrze postępujemy, to nie może być moje oblicze niepogodne. Nie może być posępne, może być zbolałe, jeśli cierpię. To rzecz zrozumiała. I wreszcie właśnie tutaj wspomniane, niech będzie błogosławiony Bóg. Wiecie, marzenie kaznodziei, czy każdego z nas, bo przecież my w różnych sytuacjach stajemy się nauczycielami, ewangelistami, czyli przekazicielami Bożego Słowa, tego, co myśmy sami przyjęli, czego sami doświadczyliśmy. Z tym się dzielimy i to jest dla nas wielką radością. I no, marzeniem każdego z nas zapewne jest, żeby po jednym spotkaniu, może ono trwało trochę dłużej, bo nie wyobrażam sobie, że to wszystko działo się w przeciągu jednego dnia. Że oto po takim spotkaniu, po takim kontakcie z kimś, jednym i drugim, że ten ktoś oddaje chwałę Bogu. Oczywiście używają różni kaznodziejowie, pastorzy, ewangeliści, aby ich nie nazwać, różnych trików psychologicznych, manipulując zgromadzenia, to o tym wielokrotnie też mówiliśmy, nie o taką chwałę idzie. Że podnoszę palce, potem staję, wreszcie wychodzę. To są wszystko chwyty po prostu. To jest psychomanipulacja. To nie jest... Rzadko się zdarzy, że jest prawdziwa odpowiedź. Większość to i tak idzie, później wraca tam, skąd przyszła. Bo to przecież nie dam się nabrać, bo jak człowiek na tej drodze jest ponad 35 lat, czy więcej, czy mniej,
to my już wiemy, jak to naprawdę wygląda. Oto ona oddaje chwałę Bogu. Niech będzie błogosławiony Jahwe, Bóg Twój, który Cię sobie upodobał, aby Cię posadzić na tronie Izraela. I my to samo możemy powiedzieć w odniesieniu do Mesjasza. To Bóg go postanowił na pomazańca, na króla Izraela. Jest to wyraźnie napisane w wielu miejscach, nie będziemy tych tekstów odczytywać, abyś stosował prawo, którym gardzą niemalże wszyscy, i sprawiedliwość. Bo chcą jakieś takie niedzielne po prostu chrześcijaństwo, inne chrześcijaństwo, zupełnie nie innego Jezusa, zupełnie inne objawienie, doznania, przeżycia i tak dalej, euforia. Chociaż ja stale też mówię o spontaniczności i radości. Ale musi to być wszystko osadzone w realiach Bożego prawa, Bożego słowa, powiązane z takim respektem dla Boga, świętą bojaźnią, czcią dla Niego. Ja jestem tylko po prostu stworzeniem, marnym pyłkiem, na wietrze, jak mówi jedna pieśń. A Bóg jest absolutem, bytem doskonałym, nie mającym początku ani końca. Kimś, że aż zadziwienie, zachwyt, że On się przejmuje taką osobą jak ja czy ty. Dlatego tak to Dawid przeżywał, że mówi, kimże jestem, czymże jest człowiek. Podobnie Mojżesz, każdy jeden Boży mąż. Kiedy wreszcie go dojrzało, to zaczął rozumieć, cóż to ja znaczy. Dzisiaj jestem, jutro mnie już nie ma. I tylko tyle, na ile byłem w porządku w stosunku do Boga, Bożych spraw i ludzi, będzie się liczyło wieczności. Nic innego nie będzie miało żadnego znaczenia. I wreszcie dalej. I bo oto podarowała królowi. A więc nie przychodźmy z pustymi rękoma, jak mówi, a nie znała przecież tego zapisu story, bo to w Torze kilkakrotnie zostało podkreślone. A nie, nikt z was nie przychodzi z pustymi rękami przed moje oblicze. My wierzymy, że skoro mówimy tak dużo o sercu i duchu, że my jesteśmy duchem obecni, że się duchowo jakoś angażujemy w coś, Bóg jest duchem swoim. My jesteśmy przed Jego obliczem. Co prawda nie oglądamy Jego twarzy, jak i Mojżesz, ale mamy Jego Słowo i przez to Słowo Bóg do nas przemawia i podobnie jak właśnie do Izraela starożytnego, tak też i do nas mówi, że ma upodobanie ochotnym sercu, które daruje tyle, ile może. Może to będzie ten ubogi grosz wdowi. Niech to nie będzie dosłowny grosz w naszym polskim rozumieniu. No, rzecz jasna. Ale jeśli choćby to miała być skromna dwuzłotówka czy złotówka, Bóg temu też będzie błogosławił, jeżeli mnie na nic więcej nie stać. Jest to rzeczą bardzo ważną. Bóg ma upodobanie właśnie w takich ofiarach, nie tylko tych warg pochwalnych dla Jego imienia, jak to wspominaliśmy i wczoraj, i dzisiaj zresztą, ale także i w tym. No i mamy tutaj odwzajemnienie w końcu, bo często brat Emil mówi, że Bóg nikomu nic nie jest winny. Po prostu, kto Bogu służy, kto bierze sobie do serca Boże Słowo, kto chce postępować zgodnie z Bożą wolą i gotów jest i nie tylko ręce, nogi, ale całe ciało, ja to odnoszę do poświęcenia i ofiarności. Chcę być dyspozycyjny, skoro dzisiaj każdy szef tego wymaga od każdego. Boże, ja chcę być dyspozycyjny. Wybacz mi, że ja wieczorem jestem zmęczony i włączę telefon, bo ja wyłączam, mówię to otwarcie. Ania nie wyłącza na przykład, ale ja wyłączam. Bo po prostu, no, chcę, aby też moja żona miała coś ze mnie, aby odpocząć też, aby po prostu mieć czas na wyciszenie. Bo ja od rana nieraz mam różne telefony, maile, nieraz zaległe i tak dalej, ale też wiele razy o tym mówiłem. Ale chcę być dyspozycyjny i takim jestem. Bo właściwie cały tydzień zajmuję się sprawami, które mnie zafascynowały, jak wspomniałem, tych kilkadziesiąt lat temu i ciągle po prostu mnie pochłaniały. Ta żarliwość może zmalała ze względu na doznania i przeżycia bolesne z różnymi ludźmi, ale ciągle wypełnia z łaski Bożej moje serce. Może tych pomników nie ma już w tych oczach moich, ale myślę, że nie o takie ognie tu idzie,
Ważne, aby to był ogień Ducha Bożego, który będzie rozpalał nasze serca, abyśmy byli właśnie pełni takiego zaangażowania, abyśmy po prostu wiedzieli, że Bóg nikomu nic nie jest winny i On współdziała z nami we wszystkim ku dobremu, nawet i w tych chorobach. Jeśli nawet nas nie uzdrawia, czy od zaraz czasami uzdrawia cudownie. Mamy przypadki takie w naszej rodzinie, a inną chorobę nie uzdrawia, bo żona przecież od lat jest chora. Ale była sytuacja, kiedy przyznano to w prasie medycznej, że połowa utraty krwi to jest śmierć. A Ewina traciła ponad połowę krwi. I wszyscy mówili lekarze, że to jest koniec. A potem, kiedy wróciła do życia, mówili, że no była tam u aniołków, a wstąpiła. Ana też znalazła się pod respiratorem w tychach. Musiała być wyrażona zgoda, aby po prostu ją ratować. No i dzięki łasce Bożej żyje. A mógłbym wspominać wiele moich osobistych doświadczeń i mógłby jeden z was o tym opowiadać, jak cudownie Bóg nas zachował. A są sytuacje, kiedy tego się może po prostu spodziewamy, czy oczekujemy, a tego nie ma. Ale są takie doświadczenia potwierdzające, że On współdziała z nami we wszystkim ku dobremu. Bo już sam fakt, że wszystko, co jest niezbędne, już nam zostało zagwarantowane, kiedy patrzymy wokół siebie na te dzieła stworzenia. Bez tego nie byłoby życia. Na żadnej planecie do tej pory zbadanej nie ma możliwości żadnej, aby mogło się rozwinąć życie. Nie mówię, że takich nie ma gdzieś tam w którejś galaktyce, może i w naszej. Wiecie, że to jest miliardy galaktyk, a w każdej galaktyce miliardy układów słonecznych, tak można mnożyć te miliony, miliardy, triliardy, biliardy, biliony i tak dalej. To jest po prostu coś, co nas przerasta wręcz, ale rzecz w tym, że nasza planeta została wyposażona we wszystko, co jest nieodzowne, najlepsze, wspaniałe. To człowiek niszczy, że dzisiaj niby ryby zalecane jako zdrowe morskie są do cna zepsute, skażone, bo przecież tam tysiące wybuchów nuklearnych spowodowano w latach 50., 60., 70. w przestrzeni kosmicznej i tak dalej, na pustyniach różnych. Jak ta planeta jeszcze w ogóle funkcjonuje, to jest jeden wielki cud. To jest wielka łaska Boża. Jak my wiele Bogu zawdzięczamy, a przecież są do tego takie sytuacje, kiedy w namacalny sposób Bóg przychodzi nam z pomocą, jak podawałem przykład z Hudsonem Taylorem, że on do końca życia nie dowiedział się, skąd wtedy ta złota moneta się pojawiła w jego mieszkaniu, w paczuszce jakiegoś anonimowego nadawcy, która uratowała go na no, prawie cały miesiąc, aby mógł dalej się kształcić i po prostu zaspokoić swoje potrzeby. Oto więc jest to wielka rzecz, kiedy my czytamy o tych błogosławieństwach, a żeśmy to przerabiali, cały 28 rozdział 5 Mojżeszowej, to nie będę już tego czytał, bo tam jest powiedziane wszędzie. I na wsi, i w mieście. Gdziekolwiek byś nie był, wszędzie będziesz błogosławiony. Bóg o to zadba. My się o to nie musimy trapić. My mamy dbać o sprawy, być w sprawach Ojca naszego, a On wtedy zadba o nasze sprawy. Mamy szukać Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam przydane. I kończąc, ostatni werset z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, czytam i 40 bodajże drugi. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem, tym z czasów Jeszua, i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Dał Bóg, aby nam objawił w pełni obraz Mesjasza, Pana naszego. Abyśmy byli zawsze chętni słuchać. Abyśmy zawsze byli chętni do poświęcenia czasu, siły, środków i tak dalej. Abyśmy zawsze cenili właśnie sobie możliwość korzystania z informacji z pierwszej ręki. Abyśmy z nim rozmawiali o wszystkim, co leży nam na sercu. Abyśmy mogli wzrastać w poznaniu i wierze. Abyśmy zawsze byli czynni, aktywni i hojni. Abyśmy wszystko czynili dla chwały Bożej. Niech imię Boga będzie wielbione. Amen.
Amen.